Engelsa. No może tak. Nie wiem, jak przeciwko temu grać. Może tak. Tak, spokojnie gramy. Spokojnie, prawie przeciw sobie gram. Prawie przeciw sobie, na razie rozwijam się w góry. I arcymistrz Świeżnikow uważał, że jego partie nie powinny być publikowane, bo on ma prawo do tajemnicy. Jednakowoż wypowiedzieli się prawnicy, ja się z nimi zgadzam. Powstaje struktura karsbacka, cokolwiek to znaczy, ten układ pionków jest strukturą karsbacką, że partie szachowe są czymś, co jest widoczne, więc nie można tego copyrightować i nie ma czegoś takiego, to niegroźne roszuje. Nie powinno być copyrightu na partie szachowe. Jednakowoż, idąc dalej w tym kierunku, wyszło, że co można copyrightować. Na przykład wybór 30 partii, które mi się podobają, już można copyrightować ze względu na to, że jest to wybór partii. Wybór 4 partii w jakiejś tam do opisania jakiegoś tematu podlega już prawu autorskiemu. Dokąd ten pion idzie? Atak mniejszościowy. No atak mniejszościowy. Atak mniejszościowy. Nic nie podstawiłem. Jingles bardzo ostro gra. Goniec A3. Dobry goniec mój wymieniam za gorszego, no trudno. Więc same partie nie, ale wybór partii podlega ochronie prawa autorskiego. Wybór przykładu jakiegoś artykułu podlega prawu autorskiemu. Tu chcę wejść, chcę to pole zdobyć. Cokolwiek ono znaczy. Tu patrzę rentgenem, może przeciwnik nie zauważy. On tu chce zagrać B5, prowadzi typowy atak mniejszościowy. Typowy atak mniejszościowy prowadzi. A jak zagram tu? To co? Tu nie mogę grać, bo mi koniec skoczy. To muszę uważać. B5. A jak tu, to co? Dokąd koniec pójdzie?
Dokąd koniec pójdzie, bo mój chce iść tu. Mój. Tego wezmę, nie wiem, nie rozumiem. Tego wezmę, nie wiem, nie rozumiem. I tu skoczę na dwóch. A może na trzech. Nie rozumiem, biorę. Biorę. Wydaje mi się, że mam jakieś parę figur więcej. Tak mi się wydaje, ale może mi się tylko wydaje. Szach. Widziałem szacha. Tu mam wymianę hetmanów. Wymieniam hetmany. Dziękuję bardzo.